Celem protestów polskich rolników nie jest wymuszenie zaniechania pomocy dla Ukrainy, lecz walka o przyszłość polskiego rolnictwa i zapobieganie pogorszeniu tragicznej sytuacji, która ma miejsce teraz. Rolnicy domagają się m.in. przywrócenia ceł na towary rolno-spożywcze sprowadzane z Ukrainy oraz opublikowania listy podmiotów, które sprowadzały tzw. zboże techniczne z Ukrainy do Polski. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku, w którym rolnicy wyrażają swoje obawy dotyczące zbliżających się zbiorów oraz przyszłości polskiego rolnictwa. My mamy ostatnią chwilę na zaprotestowanie, ponieważ za 6 tygodni będą żniwa. Dbamy o bezpieczeństwo żywnościowe kraju, będziemy musieli to skosić, zmagazynować po to, żebyśmy mieli czym wyżywić naszych obywateli. Później musimy obsiać pola, także też nie będziemy mieli czasu. Że tak powiem, do 15 września jest przedłużony zakaz do nas przywożenia między innymi pszenicy, rzepaku czy kukurydzy. No to cóż z tego, jeżeli po 15 września zostanie odwieszony, my również będziemy w polu. I co my wtedy zrobimy? Rozłożymy ręce? A poza tym dużo gospodarstw już teraz utraciło płynność finansową. Żniwa będą musieli sprzedać towar, żeby zapłacić za faktoringi, żeby mieć pieniążki na odnowienie produkcji. Jeżeli będzie słaba opłacalność, a będzie słaba opłacalność, bo ponieważ wyprodukowaliśmy najdrożej w historii, nie będzie gdzie towaru sprzedać, płatności do nich nie spłyną, czym ci ludzie obrobią pole? Czym wznowią produkcję? Także zapraszam Państwa do Durokuska. Dziękuję bardzo. Natomiast Michał Kołodziejczak, szef Agrounii, porównuje rolnictwo do chodzenia po lodzie. Zobaczcie filmik z protestu. Żyjemy, jakbyśmy chodzili po lodzie, który za chwilę może pęknąć i wpadniemy pod lód. My wszyscy, a później pociągniemy resztę. Nie tak mamy stabilności. Kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, Niemcy wprowadzili 8-letni okres przejściowy dla pracowników z Polski. My chcemy też mieć, kiedy przykładowy każdy rolnik bierze kredyt na 10, 15 czy 20 lat, i kupuje taki traktor, który tutaj stoi, pisze biznesplan na kilkanaście, często lat do przodu, jak będzie wyglądał jego biznes. Jak ma wyglądać biznes, kiedy nie wiemy, jak będą umowy międzynarodowe wyglądały za 3 miesiące? Jak mamy pisać biznesplany, jak mamy je realizować? To jest robienie z nas idiotów. To jest wariactwo. My żyjemy, jakbyśmy chodzili po lodzie, który za chwilę może pęknąć i wpadniemy pod lód. My wszyscy, a później pociągniemy resztę. Nie tak mamy stabilności, W poprzednim tygodniu Komisja Europejska zgodziła się przedłużyć zakaz importu ziarna z Ukrainy do połowy września. Jednak polscy rolnicy zorganizowali protesty na granicy z Ukrainą w Medyce i w Dorohusku. Po rozmowach z ministrem rolnictwa Robertem Telusem, ostatecznie rolnicy z Lubelszczyzny i Podkarpacia zdecydowali zawiesić swój protest. Chcemy wykazać naszą dobrą wolę, kończymy ten protest, oświadczył przedstawiciel rolników po rozmowach z ministrem rolnictwa. W nocy z piątku na sobotę minister Robert Telus spotkał się w Dorohusku z przedstawicielami protestujących. Jak mówił, większość postulatów zgłoszonych przez rolników jest już realizowana przez rząd, na przykład poprzez dopłaty w wysokości 3000 zł do hektara pszenicy. Minister przedstawił również protestującym kolejne formy wsparcia, które zostały przygotowane przez rząd. W negocjacjach obiecałem, że zrobimy wszystko, żeby jeszcze w czerwcu pierwsze środki trafiły do rolników, powiedział szef resortu rolnictwa. Następnie dodał, obiecałem, że od przyszłego tygodnia będą przyjmowane wnioski dotyczące nawozów i zboża sprzedanego po 15 maja. To też jest ważna deklaracja, którą złożyłem rolnikom. Według informacji przekazanych przez rolników, minister nie był w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi na niektóre z postulatów, ale zaproponował spotkanie w przyszłym tygodniu. Najprawdopodobniej odbędzie się ono w środę lub w czwartek. Według informacji podanych przez portal kresy.pl, ukraińscy rolnicy zdecydowali się odpowiedzieć na protest polskich rolników, blokując 4 przejścia graniczne. Dotyczy to przejść Dorohus Jagodzin, Krakowiec Korczowa, Rawy Ruskiej oraz Medyce Szegini. Planowano, że protest będzie trwał do północy 14 czerwca. Według najnowszych informacji, ukraińskie protesty również zostały zawieszone. Jest to efekt zawieszenia protestu polskich rolników w Dorohusku. Co Ukraińcy mówili o polskich protestach? Jak wygląda sytuacja z suszą w Polsce? Zanim odpowiem Wam na te pytania, zachęcam do subskrypcji kanału Rolnictwo. Znajdziecie tutaj przegląd najważniejszych wydarzeń z całego tygodnia, które mają realny wpływ na branżę rolniczą. Jak kształtują się ceny w skupie i jak wyglądają najnowsze prognozy plonów? To tylko ułamek pytań, na które znajdziecie odpowiedzi. Zapraszam do subskrypcji. W oficjalnym oświadczeniu strona ukraińska napisała: strajk i blokada spowodowane są kategorycznym sprzeciwem rolników ukraińskich
wobec działań strony polskiej, która jednostronnie z naruszeniem zasad handlu Unii Europejskiej oraz decyzji Komisji Europejskiej w sprawie wznowienia tranzytu ukraińskich produktów rolnych nadal fizycznie blokuje ciężarówki z Ukrainy. Takim działaniem polscy rolnicy grają na rękę Putinowi, chcąc, żeby ukraińskie zboże zostało na Ukrainie, a ceny wzrosły. Przez to, że polscy politycy myślą tylko o najbliższych wyborach, a nie o przyszłości swojego kraju i nie potrafią wytłumaczyć swoim wyborcom, jakie szkody wyrządzają blokadą produktów rolnych z kraju, który chroni nasze wspólne granice od wroga, zapłacą nie tylko Ukraińcy, ale i Polacy. Uważają ukraińscy przedstawiciele sektora rolnego. Ukraińcy twierdzą również, że protesty Polaków są tylko motywowane politycznie. Lubelska Krajowa Administracja Skarbowa nie odnotowała jednak żadnych utrudnień. Liczba odprawionych samochodów ciężarowych na kierunku wyjazdowym z Polski w ciągu ostatniej zmiany nocnej jest porównywalna z odprawami na przestrzeni kilku ostatnich tygodni, powiedział wczoraj rzecznik Michał Deruś, cytowany przez Rzeczpospolitą. Miejmy nadzieję, że Unia Europejska oraz polski rząd i ukraiński coś zaradzą. Sytuacja jest skomplikowana. Polscy rolnicy protestują przeciw ukraińskiej konkurencji, której tanie zboże zalało polski rynek. Natomiast na Ukrainie niedawno protestowali ukraińscy rolnicy z hasłami: Polska świnina, idź do domu, u was dotacje, u nas wojna. Polscy farmerzy skazują ukraińskie wioski i krowy na śmierć. Przejdźmy do kolejnego napiętego tematu. Obecnie Polska zmaga się z postępującą suszą, której nie zapobiegają nawet coraz liczniej występujące burze. Niedawno było u nas nawet cieplej niż w Hiszpanii, a w rzekach cały czas utrzymuje się niski stan wody. Kiedy panuje susza, można nieco złagodzić jej skutki przez wspieranie naturalnych procesów. Wystarczy mianowicie nie kosić trawnika. Jeśli już nie możesz się od tego powstrzymać, postaraj się przynajmniej ustawić kosiarkę na najwyższym możliwym poziomie. W Supraślu, województwo podlaskie, podobnie jak w 15 innych gminach w Polsce, wprowadzone zostały ograniczenia zużycia wody. Najtrudniejsza sytuacja panuje na północy i w centrum kraju. W województwie pomorskim i zachodniopomorskim od kwietnia obowiązuje stan zagrożenia związanym z występowaniem i prognozowaniem niżówki hydrogeologicznej. Na obszarach objętych niżówką mogą pojawić się utrudnienia w zaopatrzeniu wody z płytkich ujęć, wód podziemnych oraz ujęć komunalnych. Wczorajsze oględziny pól nie pozostawiają złudzeń. Kłosy zbóż mają jedynie 2 cm długości, a rośliny zasychają z powodu braku opadów. To powoduje, że kłosy nie rozwijają się. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa poinformował, że w 9 województwach występuje susza rolnicza. Według instytucji od 1 kwietnia do 31 maja 2023 roku średnia wartość klimatycznego bilansu wodnego, na podstawie którego ocenia się stopień zagrożenia suszą, wynosiła minus 70 mm. Od kilku lat rolnicy mają możliwość zgłaszania szkód spowodowanych przez suszę za pomocą publicznej aplikacji Zgłoś Szkodę Rolniczą. Niestety w ubiegłym roku aplikacja ta działała bardzo wadliwie, a w tym roku jeszcze nie została uruchomiona. Krajowa Rada Izb Rolniczych 7 czerwca zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z apelem o natychmiastowe działanie w celu usprawnienia aplikacji suszowej. Samorząd rolniczy wskazuje, że aplikacja suszowa, która jest kluczowym narzędziem do szacowania strat spowodowanych suszą, nadal nie została poprawiona. Według informacji z resortu rolnictwa trwają obecnie prace testowe i nie jest znane, kiedy zostaną one zakończone. Czy słyszeliście, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego po raz 23 organizuje konkurs Wielkopolski Rolnik Roku? Zgłoszenia kandydatów można przesyłać do 15 czerwca. Laureaci tego konkursu otrzymają tytuł Wielkopolskiego Rolnika Roku, statuetkę siewcy oraz nagrody finansowe. Od samego początku celem konkursu jest promowanie najbardziej przedsiębiorczych wielkopolskich rolników, którzy dostosowują swoje gospodarstwa do nowych realiów gospodarowania, wprowadzają innowacyjne rozwiązania wspierające rozwój technologii, ochronę środowiska, odnawialne źródła energii, a przede wszystkim zwiększają bezpieczeństwo pracy. W konkursie mogą uczestniczyć rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwo rolne od co najmniej 7 lat. Jeśli przejęli gospodarstwo i pracowali w nim wspólnie z rodzicami, wystarczy, że gospodarują na nim co najmniej 5 lat. Czy macie jakichś kandydatów na to wyróżnienie? A może znacie wcześniejszych laureatów? Dajcie znać w komentarzu. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, zostaw subskrypcję i łapkę w górę, a moje materiały częściej pojawiać Ci się będą w proponowanych do obejrzenia filmach. Zapraszam również do poprzednich odcinków, które właśnie wyświetlają się na ekranie końcowym.
Dzięki i do usłyszenia na kanale Rolnictwo. Cześć!